A teraz sprawdzimy, dlaczego znamy i śpiewamy zaledwie kilka kolęd. Wśród nocnej ciszy, dzisiaj w Betlejem, czy Cicha noc. To te najpopularniejsze i trudno wyjść nam poza pewne ramy. Parafrazując cytat z kultowego filmu Race, śpiewamy najczęściej te kolędy, które znamy. Myśl inżyniera Mamonia podziela spora część Polaków. Jest kanon kolęd, poza który rodacy nie wychodzą. To kilkanaście utworów śpiewanych podczas mszy i w domach. U nas tradycją jest śpiewanie kolęd tylko wśród nocnej ciszy, Cicha noc, przybliżeni do Betlejem. Raczej tych takich nowoczesnych kolęd nie używa się, jeszcze się nie praktykuje. Przyznają to nawet organiści. Pani Gabriela przypomina wiernym najbardziej popularne polskie kolędy. Kiedy już się ograją, można spróbować czegoś nowego. Z biegiem czasu jest o wiele więcej okazji do tego, by przemycać pastorałki. Może nie oczywiście podczas liturgii świętej, ale podczas nabożeństw kolędowych, koncertów bożonarodzeniowych. Zaśpiewajmy kolędę! Koncerty to właśnie doskonała okazja na wprowadzenie nowych tekstów i melodii. Przekonany jest o tym Maciej Grubiak. Od 25 lat w swojej parafii w Głuchołazach to on decyduje o doborze repertuaru podczas nabożeństw. W naszym kościółku nie jest to trudnością wprowadzenie nowych pastorałek i kolęd. Ci, którzy przychodzą, podłapują bardzo szybko. Także kwestia dwóch, trzech mszy i jest dobrze. Wprowadzeniem nowego pomagają nowe technologie. Popularne ostatnio w Polsce wyświetlane na ekranie teksty z podkładem muzycznym. Bo ze znajomością tekstu jest różnie, przyznaje to ksiądz prałat Zygmunt Lubieniecki. Od lat w szczepanowickim Betlejem organizuje wspólne kolędowanie dla Opolan. Martwi go fakt braku znajomości tekstów kolęd. To młodsze pokolenie troszkę nie zna poza pierwszą zwrotką pozostałych zwrotek. Starsze pokolenie potrafi i ósmą zwrotkę zaśpiewać i to chyba jest zadanie nas wychowawców, kapłanów, ale również rodziców. Bo kto dzisiaj wie, że pastorałka Hej Maluśki doczekała się już blisko 40 zwrotek? Święta to okazja, aby sięgnąć po te mniej znane kolędy albo niewyśpiewane jeszcze zwrotki tych popularnych, po to by już nie powtarzać za inżynierem Mamoniem. No jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę?